czwartek, 1 czerwca, Monika Kowalczyk-Kogut, zapraszam na Telefakty. Minister Ziobro na miejscu tragedii w Boksytce. Dziś świętują najmłodsi. Ostrowiec organizuje memoriał Wiederka i Pacelta. Sprawca niedzielnej tragedii w Boksytce usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu i narkotyków, ale sąd nie zastosował wobec niego aresztu tymczasowego. Na tę decyzję zareagował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który dziś przyjechał na miejsce tragedii. Boksycka, miejscowość w gminie Kunów, droga krajowa nr 9 i miejsce, w którym w niedzielę po godzinie 4 rano doszło do tragedii. Kierowca Mercedesa Piotr M. stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadący z naprzeciwka Fiat Punto, którym podróżowało 6 osób. 5 zginęło na miejscu, jedna walczy o życie w szpitalu. W poniedziałek prokurator 38-letniemu Piotrowi M. postawił zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu i narkotyków. Prokurator wystąpił o areszt tymczasowy, ale sąd nie przychylił się do tego wniosku. Z taką decyzją sądu nie godzi się minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który dziś osobiście przyjechał na miejsce tragedii. Wedle opinii biegłych sprawca, konkretnego biegłego sprawca, mógł mieć problem z uczestnictwem w czynnościach procesowych, ale biegły nie wykluczył, że zachowanie sprawcy to była tak naprawdę gra obliczona na niezastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, że krótko mówiąc symulował. Dlatego też pierwszym zadaniem, jakie dzisiaj wyznaczyłem panu ministrowi Warchołowi, moim współpracownikom, było przygotowanie zmian w prawie. Zmiany te w przyszłości mają wykluczyć symulacje lub powoływanie się na rzeczywisty stan zdrowia sprawców, które to z kolei mogą skutkować niezastosowaniem środków zapobiegawczych, przede wszystkim w postaci tymczasowego aresztowania. Po zmianach zatem, nawet gdy stan zdrowia czy na przykład odurzenia alkoholowego nie pozwoli przeprowadzić czynności procesowych, to sąd będzie mógł zastosować tymczasowe aresztowanie. Przepis będzie miał charakter wyjątkowy. Po drugie, chciałbym Państwa poinformować, że wydałem polecenie, aby w ramach toczących się aktualnie prac nad zmianami w kodeksach karnych zaostrzyć odpowiedzialność karną za tego rodzaju zdarzenia, które mamy tutaj właśnie okazję omawiać. Dzisiaj zagrożenie karne przewidywane za tego rodzaju straszliwy czyn, straszliwy jeśli chodzi o konsekwencje, to jest kara w przedziale od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z projektowanym przepisem, który zleciłem przygotować, będzie to kara od 5 do 20 lat pozbawienia wolności. Na konferencji prasowej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował również, że zamierza wystosować pismo do wszystkich prokuratur w Polsce, aby w podobnych sytuacjach prokuratorzy badali, czy nie zachodzą przesłanki do zastosowania najsurowszej kwalifikacji w postaci zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Dziś po Telefaktach program Espresso, którego gościem jest senator Jarosław Rusiecki, a tematem polityka samorządowa i krajowa. Samorząd Ostrowca jest jako całość w bardzo poważnym kryzysie, do którego doprowadził sposób zarządzania Jarosława Gorczyńskiego. Czyli nie jest to tylko kryzys wizerunkowy? Nie jest to tylko kryzys wizerunkowy. O tym świadczy funkcjonowanie między innymi spółek komunalnych, które są w bardzo trudnej sytuacji. I całość tej sytuacji niestety powoduje to, że samorząd ostrowiecki przechodzi poważny kryzys. Same decyzje już poszczególnych radnych z ostatnich dni świadczą o tym, że nie tylko nie chcą mieć nic wspólnego ze swoim promotorem, ale szukają jakichś innych rozwiązań. Dzień dobry! 1 czerwca to Międzynarodowy Dzień Dziecka, czyli nasze święto. Z wielką przyjemnością przyjmujemy życzenia.
Wszystkim dzieciakom życzę przede wszystkim dużo zdrowia, radości, uśmiechów, bo uśmiech dla dziecka to też radość dla rodziców. Niech spełniają się wszystkie marzenia. Niech tego dnia, jak dziś świeci piękne słońce, niech takie słońce świeci w ich serduszkach. Niech cieszą się ze swojego rozwoju, ze swojej rodziny. Rodzina to taki najważniejszy element funkcjonowania każdego społeczeństwa, więc radość dzieci to radość rodziny dobrze rozwijającej się. Życzę, aby każda rodzina mogła mieć radość z rozwoju swoich dzieciaków, żeby te dzieci mogły osiągać w swoim życiu to, co sobie marzą, żeby też były radością dla każdej gminy, każdego powiatu. Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciakom, tym małym i tym już całkiem dużym z gminy Ćmielów składam najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy dzień będzie wielkim szczęściem, opiewającym w zdrowie i satysfakcję i oczywiście spełnienia marzeń ponad wszystko, bo marzenia są najważniejsze i trzeba je mieć, warto je mieć. W Dniu Dziecka liczymy na wiele prezentów i moc atrakcji. Cieszymy się, że w naszym regionie będzie on trwał kilka dni. Jako samorząd przygotowaliśmy szereg atrakcji dla dzieci. U nas Dzień Dziecka będzie się odbywał nie 1, a 4 czerwca w najbliższą niedzielę na Wzgórzu Pałacowym w Bałtowie w godzinach od 15 do 19. Przygotowaliśmy dla naszych najmłodszych szereg atrakcji. Między innymi będą darmowe dmuchańce, malowanie twarzy, tatuaże, pokazy nauki tańca, wizyta bajkowych postaci, pokazy ratownictwa medycznego, pokazy ochotniczych straży pożarnych z Bałtowa. Będzie darmowy poczęstunek, wata cukrowa, popcorn, kiełbaski. Zapraszamy naszych najmłodszych mieszkańców wraz ze swoimi rodzicami, opiekunami, dziadkami. Na pewno będzie warto być na tym Dniu Dziecka. Jedną z takich atrakcji będzie również eksplozja kolorów, która myślę, że będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy. 1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka, a my, Park Kultury w Starachowicach, prezydent miasta Starachowice pan Marek Materek oraz starosta starachowicki pan Piotr Ambroszczyk serdecznie zapraszamy dzieci w każdym wieku 2 czerwca do amfiteatru w Parku Miejskim w Starachowicach. Rozpoczniemy o godzinie 10. Punktualnie o tej godzinie rozpocznie się 40. jubileuszowy dziecięcy festiwal piosenki. O godzinie 12 w amfiteatrze scenę amfiteatru przejmą kreatywne nutki. I tutaj naprawdę, proszę Państwa, mnóstwo atrakcji. Będzie poezja, ale będzie też teatr. Później zrobimy sobie krótką przerwę, aby już o godzinie 16 wrócić ze specjalną ofertą dla najmłodszych. Na scenie będą i konkursy profilaktyczne, ale i występy artystyczne. Wystąpi m.in. zespół tańca i inscenizacji Plejada, ale również nie może zabraknąć młodych wokalistów ze studia piosenki Parku Kultury. No i oczywiście będzie mnóstwo konkursów i mnóstwo nagród i naprawdę dużo świetnej zabawy. A o godzinie 18:00 wielka niespodzianka dla wszystkich mieszkańców w każdym wieku. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Szymona Wydry i zespołu Carpe Diem. Całość naszego festynu, całość zabawy będzie dofinansowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starachowicach, a wspomagać nas będzie w organizacji Młodzieżowa Rada Miasta. Dzisiaj lokalna TV była na Dniu Dziecka w przedszkolu z pasjem. Zobaczcie, co tam się działo. Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Z okazji Dnia Dziecka w przedszkolu z pasją mamy piknik rodzinny. Rodzice wcielili się w rolę aktorów i dla dzieci przygotowaliśmy inscenizację słynnej rzepki, więc ja byłam jako żabka,
Dzisiaj w roli i mamy przedszkolaka i jako pani dyrektor też wystąpiłam z rodzicami. Rodzice przygotowali dla dzieci oprócz tego mnóstwo atrakcji. Mamy i warkoczyki, malowanie twarzy, jedzenie, grilla przepysznego i mnóstwo zabawy takiej aktywnej, gdzie wspólnie z dziećmi się świetnie bawimy. A nasi rodzice już rok temu pokazali, że uwielbiają bawić się aktywnie z dziećmi razem, więc to już taki drugi duży piknik nasz, ale tym razem pierwszy raz my w roli aktorów. I myślę, że to dopiero początek, bo widzę, że rodzicom bardzo się podobało, więc dla dzieci z przyjemnością coś przygotujemy. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci od nas. Tak się zawzięli, tak się nadęli, że nagle rzepkę trach i wyciągnęli. Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali. Rzepka na dziadka, dziadek na babcie, babcia na wnuczka, wnuczek na wróczka, wróczek na kicie, kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boćka, bociek na żabę, żabka na kawkę i na ostatku kawka na trawkę. Dzieci lubią gry i zabawy, ale także i sport. Chętnie kibicujemy naszym drużynom. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Waterpoliści KSZO od 2 lat są najlepsi w Polsce w kategorii juniorów, a w tym sezonie liczą na 3 z rzędu triumf. W turnieju kwalifikacyjnym, który rozegrano w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniach 26-28 maja, podopieczni Roberta Serwina wygrali wszystkie mecze. Zagrali naprawdę w dobrym stylu, pokazali się z jak najlepszej strony i daje to dobry prognostyk przed finałami. Do finału jeszcze troszeczkę czasu zostało. Nad czym będziecie pracować? No na pewno w grze w przewadze liczebnej, bo to zawsze jest takim elementem, którym pozwala zdobywać bramki i mieć przewagę nad przeciwnikiem. Popracujemy też troszeczkę nad kondycją. Ubolewam tylko nad tym, że nie będziemy mieli możliwości gry sparingowych z innym przeciwnikiem, no ale może coś wymyślimy, może na jakieś 3 dni pojedziemy do Koszyc na takie typowo sparingowe spotkania. Zobaczymy. Zawodnicy KSZO pokonali UKS Syrenę, Pałac Młodzieży 2 Warszawa 16-10, Neptun Uniwersytet Łódzki 11-7, a ESTW Politechnikę Łódzką 13-9. Spotkanie z Alfą Gorzów Wielkopolski zweryfikowano na Walkover na korzyść ostrowieckiego zespołu. Wyniki potwierdzają, że juniorom KSZO służą metody treningowe Roberta Serwina. Myślę, że to polega na obopólnym zaufaniu. Jeśli jest trening ciężki, oni ufają w to, że ten trening w niedalekim czasie odbije się, że będą mieli większą siłę i szybkość w pływaniu z drużynami przeciwnymi. A brzydko mówiąc krótko, pan trzyma zawodników? To trzeba ich zapytać. Myślę, że umie rozgraniczyć to, że kiedy trzeba, to jesteśmy kolegami, a kiedy trzeba pracować, no to niestety jest ten na brzegu i ci w wodzie. Finałowy turniej Mistrzostw Polski Juniorów w piłce wodnej zostanie rozegrany w Gliwicach w dniach 16-18 czerwca. W czerwcu nasi rodzice będą mogli nas zabrać na basen, żeby pooglądać pływaków. Szykuje się fajna zabawa. Zbigniew Pacelt, 19-krotny mistrz Polski w pływaniu, w tym wielokrotny rekordzista kraju. W różnych rolach był uczestnikiem 13 Igrzysk Olimpijskich. Jan Wiederek, 11-krotny medalista pływackich mistrzostw Polski, a po zakończeniu kariery trener również polskiej kadry, kierownik szkolenia Polskiego Związku Pływackiego, działał społecznie w PKOL i AZS. Mistrzowie mają ogromny wkład w historię ostrowieckiego i polskiego sportu. Przypomnijmy tylko, że działania pana Zbyszka Pacelta w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej w Ostrowcu no są chyba nie do przecenienia. Zresztą jego postać jako honorowego obywatela miasta świadczy o tym, że samorząd Ostrowca docenia to, co dla naszej społeczności zrobił. A pan Jan Wiederek, osoba, która całe życie swoje poświęciła sportowi pływackiemu, a więc i pływaniu, i piłce wodnej, no i do ostatniego roku życia aktywnie uczestniczył w pracach organizacyjnych, szkoleniowych, organizowanych przez Polski Związek Pływacki.
Jan Wiederek zmarł w styczniu 2021 roku w Warszawie, Zbigniew Pacelt kilka miesięcy później w Łodzi. Ostrowieckie Środowisko Sportowe pamięta i w tym roku z inicjatywy dyrekcji i pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także władz miasta odbędzie się pierwszy memoriał Zbigniewa Pacelta i Jana Wiederka. Bardzo duże przedsięwzięcie. Bardzo duże zaangażowanie działu organizacji imprez z kierownikiem Grzegorzem Barzantym na czele. W mojej ocenie, tak jak to teraz wygląda, będzie to impreza bardzo profesjonalnie zrobiona. Jak wszyscy Państwo wiecie, co roku robimy przynajmniej dwa razy imprezy rangi Mistrzostw Polski. Ta impreza będzie na jeszcze wyższym poziomie. 24 i 25 czerwca do Ostrowca Świętokrzyskiego przyjadą zawodnicy, trenerzy, działacze sportowi i przyjaciele mistrzów. Obok rywalizacji sportowej nie zabraknie wspomnień. W naszych działaniach promocyjnych, informacyjnych o imprezie też zwracamy się do mieszkańców Ostrowca i nie tylko, do wszystkich, którzy tych panów znali. Prosimy aby o kontakt z nami, z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, osobiście ze mną. Chętnie upublicznimy wspomnienia o tych dwóch panach, chętnie przyjmiemy gadżety, informacje, pamiątki po nich. Pierwszy memoriał Zbigniewa Pacelta i Jana Wiederka odbędzie się oczywiście na pływalni Rawszczyzna. Dorosłym dziękuję za uwagę. A moim kolegom i koleżankom życzę, żeby Dzień Dziecka trwał cały rok. Dla Telefaktów Wojciech Kogut. Do zobaczenia. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 10 stopni Celsjusza, wiatr 11 km na godzinę, ciśnienie 1012 hektopaskali. Jutro w ciągu dnia temperatura 17 stopni Celsjusza, wiatr 29 km na godzinę, ciśnienie 1015 hektopaskali. Biomet korzystny. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.